kolejny muzyk, kolejny playboy, Marek Szurpik, wokalista zespołu Time. Cześć Marku. Witam Państwa serdecznie. Po raz pierwszy w studiu telewizji kablowej Hajnówka. My też witamy. Marek powiedział, że będzie odpowiadał szczerze na każde pytanie. Zobaczymy, czy go zaskoczymy. Zaczniemy, Marek, trochę od takich rzeczy dawniejszych. Skąd w ogóle muzyka w Twoim życiu i skąd pomysł na to, że będzie to akurat disco polo, dance, a nie, nie wiem, chóry anielskie albo rock? Zaczęło się to bardzo dawno temu. Kiedyś mama z Rosji przywiozła mi taki malutki akordeonik. Bardzo malutki, który wziąłem do swoich malutkich rączek i odkryłem w sobie słuch muzyczny i postanowiłem za jakiś czas pójść do szkoły muzycznej tutaj w Bielsku Podlaskim, do szkoły pierwszego stopnia. Oczywiście podstawowym moim instrumentem był akordeon, dodatkowym fortepian, i tak to się przygoda zaczęła z muzyką. Po skończeniu szkoły muzycznej miałem taki zamysł, żeby wybierać się troszeczkę wyżej, do drugiego stopnia, do Olsztyna, ale nie widziałem siebie w roli nauczyciela muzyki, który ma, że tak powiem, nauczyć dzieci w szkole. Co dalej? Następnie zaczęły się takie pierwsze próby grania w zespole. Wtedy to jeszcze był taki zespół, który składał się z kilku osób. Perkusja, bas, gitara solowa, ja na klawiszach i wokal, prawda? Od tego się zaczęło. Próby te były robione na Kleszczelowskiej bodajże. Nie będę wspominał nazwiska, o kogo to było, ale ta osoba będzie wiedziała, o kogo chodzi. Następnie spotkałem ludzi, którzy mieli troszkę pieniążków, kupili lepszy sprzęt, kupili keyboardy, bo wtedy grywało się na takich keyboardach Roland A70, jeżeli niektórzy pamiętają. I odkryłem w sobie coś takiego, co pamiętam do dziś. Był to taki haczyk, o który mocno się zaczepiłem i trzyma mnie to do dziś. Pieniążki pieniążkami, ale cały czas, gdy stoję na scenie, gdy jestem na koncercie albo weselu, czy jakimś dancingu, czy studniówce, bawię się tym. To, co robię, kocham to, co robię po prostu. Jest mi łatwiej, ponieważ zawsze marzyłem o tym, żeby pracować i cieszyć się z tego. Wtedy jest łatwiej. Czyli jesteś szczęściarzem. Mało osób może tak o sobie powiedzieć, że ma satysfakcję z własnej pracy. Tak, po części tak. Bo współczuję ludziom, którzy męczą się w pracy. A większość osób, niestety, bądźmy uczciwi, musi wstać o 8 i do 15, czy tam do 16, odpracować swoje i iść do domu. Ja postanowiłem troszeczkę w innym kroku. Chociaż pracę zawodową też mam za sobą, kilkanaście lat. Ja pracowałem w Urzędzie Pracy, następnie w firmie Hop. Pozdrawiam firmę Hop. I po jakimś czasie założyłem działalność gospodarczą. Postanowiłem żyć po prostu na swoim, żeby nikt mi nie stał nad głową. No tak, ale powiedziałeś, że 8 godzin ktoś tam musi odbębnić swoje. Ale ty masz tak, wszystkie weekendy zapchane w zasadzie. Całe dnie, całe noce. To jakoś cię też chyba trochę męczy. No tak, Marcinie, zgadzam się, ale wolę popracować ciężko fizycznie, bo to jest praca fizyczna tak naprawdę. Stanie to 8 godzin na stanie, mówię tutaj o weselach na przykład. Wolę ten weekend naprawdę ostro popracować na scenie i mieć tydzień wolnego. Mówię tutaj o poniedziałku i na przykład od poniedziałku do piątku, chociaż od poniedziałku do piątku też pracuję, ponieważ zacząłem zajmować się muzyką taką stricte studyjną. Pracuję nad wokalistyką, dłubię też w aranżacjach i tak spędzam dzień oprócz weekendu. No właśnie, uprzedziłeś moje pytanie, że granie to nie jest tylko to, że jedziesz, robisz koncert, wracasz, śpisz, ale też właśnie wasze aranżacje, teksty, pisanie tekstów. No właśnie, jak ci przychodzi pisanie tekstów? Siedzisz sobie powiedzmy na tronie, tak, i czytamy gazetkę. Nie trafiłeś, ponieważ wcale nie piszę tekstów, w ogóle. Nie. Od tekstów mam ludzi. Uważam, że żeby coś robić, trzeba to robić dobrze. Jeżeli wydaje się płytę, która ma iść do sprzedaży, jest kopiowana, nagrywana w tysiącach egzemplarzy, jest to płyta komercyjna, którą słuchają ludzie, która jest słyszana także w telewizji, ona powinna być zrobiona jak najlepiej. Trzeba dać z siebie wszystko. Dlatego aranżację powierzam
sobie, która zjadła zęby na aranżacjach. Wokale realizujemy również w studiu u człowieka, który też zjadł zęby w przenośni na wokalach. I teksty również zlecam w tej chwili jednej kobiecie z Białegostoku, która pisze nam tekst. No dobra, ale jak to jest z tym tekstem? Zlecasz chcę miłość, tak? I pani ci przynosi 30 tekstów, wybierasz sobie jeden? To znaczy przedstawiam jej wizję, jak to widzę, jak widzę ten utwór i ona stara się nadążyć za moim, tak jak, no za moją tą wizją, prawda, tego utworu. W zależności, czy jest to tonacja durowa, czy molowa. Jeżeli jest to durowe, to robimy wesoły tekst, taki letni, plażowy, seks, kobiety, słońce. Natomiast jeżeli jest to melancholijna muzyka, no to staramy się trafić tak w odbiorcę, żeby podczas słuchania tej muzyki no jego dusza gdzieś tam, prawda, odpływała. Cały czas mówimy o muzyce, ale muzyka to też taniec, prawda? Przypomniało mi się, tam chyba 4 płyty były przeboje polskich dancingów, a dancing kojarzy się nieodzownie z tańcem właśnie. To było, jeszcze były cygańskie disco polo, kolędy, w ogóle taki przestrzał muzyczny twój, taneczny, dość spory. Co do tych płyt, wspomniałeś o wydawnictwie Folk, zresztą wszystkie płyty, oprócz pierwszej naszej, nie, tutaj nie ma. Pierwsza płyta była wydana w firmie Greenstar, natomiast wszystkie kolejne były już wydawane w firmie Folk. Co do tych dancingów, co do cygańskich, tych biesiadnych, kolęd i tak dalej. Zaczęło się to od cygańskiego disco polo. Była taka seria 3 płyt cygańskich, gdzie firma Folk zaproponowała kilku wokalistom zaśpiewanie tych płyt. W studiu był casting. Wszyscy zaśpiewali tą samą jedną pioseneczkę. No i okazało się, że Marek Szurpik ma zaśpiewać pierwszą płytę cygańską, prawda? Od tego się zaczęło, zaśpiewałem tą płytę. Płyta bardzo się fajnie sprzedała, następnie była wolumę 2 i za jakiś czas była wolumę 3. No typowy cygan, tak, piosenki cygańskie. Znaczy cygana, nie ma we mnie cygańskiej krwi, ale jak mówią odbiorcy, mam ciepłą i przyjemną barwę wokalu, ona się fajnie przyjęła. Potem zaczęły się dancingi, w tej chwili bodajże nagrywana już jest 12 część dancingów, niedawno ukazała się 11. Oczywiście wszystko, to są wszystko covery, to nie są moje autorskie piosenki, ja tylko po prostu sprzedaję swój wokal. Między innymi Adam Chrola, też tam się wie, którego serdecznie pozdrawiam, Magda Niewińska, którą pozdrawiam ciepło. Którą zresztą gościliśmy u siebie w studiu, a studiu no mieliśmy też. Śpiewa tam bardzo dużo wokalistów, którzy po prostu śpiewają covery na zlecenie firmy Folk. Przyznałeś jeszcze przed tym, jak uruchomiliśmy kamerę, że nagrywasz muzykę religijną. Obecnie firma Folk zleciła nam śpiewanie utworów religijnych. Nie, ponieważ... jest to dla ciebie jakieś takie nowe doświadczenie? Nie, ponieważ Bozia mi dała głos i próbuję go wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby. Zaśpiewam wszystko, to co można zaśpiewać. Muzyka religijna jest to tak jakby nisza, ale firma Folk nagrywa wszystko to, co można sprzedać, prawda? Jeżeli coś jest do sprzedania, oni uderzają w taki punkt, gdzie znajdą odbiorców na to, prawda? Ale czy ty tą akurat muzykę religijną traktujesz też jako produkt, czy bardziej też odczuwasz to duchowo? No jest taka iskierka takiej duchowości w tym wszystkim, ponieważ śpiewając, tak naprawdę śpiewa się tam o Bogu, prawda? I każda ta piosenka ma w sobie coś z takiego duchowieństwa i czuję to tak wewnętrznie, ale staram się skupić na tekście i na linii melodycznej, którą mam zaśpiewać jak najlepiej w studiu. Teraz trochę bliżej teraźniejszości, przyziemnie bardziej. Niedawno już w internecie się pojawił twój nowy teledysk, który będzie promował najnowszą płytę, prawda? Kradniesz moje serce, tak to się... Tak, klip niedawno się ukazał. Znaczy jest na razie tylko na serwisie YouTube do oglądnięcia. Natomiast do tej płyty będą nagrane jeszcze 2 klipy. Płytę obecnie kończymy, ale ten klip no jakby... No można tak powiedzieć, promuje tą płytę, bo jest pierwszy. Niebawem będzie go można zobaczyć w telewizji TVS w programie Vipo Disco Hity. Będzie też można go zobaczyć na ITV. Będzie go można zobaczyć
u Was. Drodzy goście, szanowni Państwo, drodzy telewidzowie, zapraszam na obejrzenie naszego najnowszego klipu Time, kradniesz moje serce. Zapraszam.